Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj znowu gramy w Good Pizza, Great Pizza. W ulepszeniach nic nie będziemy dawać, ale od razu przechodzimy do następnego dnia. Pizza News Network. Zjesz to? Nowa pigułka obiecuje smak pizzy, ale w postaci tabletek. Ewa Chudakuska mówi tak. Magda Wessler się nie zgadza. Z innych źródeł. Naukowcy zajmują się medycyną sądową, uważają teraz, że wielki pożar w Chicago mógł zostać spowodowany przez wadliwe piece do pizzy. Jak łatwo palna jest twoja pizzeria? Od naszego sponsora, pizzeria Alcante, gwarantujemy dostawę w ciągu 30 minut lub wcale. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. My reklam nie oglądamy. Ale szybko pomijemy naszą roślinkę. Teraz jest o wiele lepiej. Proszę, to dla ciebie. Okej. Dziękuję za takie prezenciki. Spotykamy się ponownie. Czy wpadłeś na jakieś pomysły na dzień matki? Czy twoja głowa jest pusta jak zawsze? Pizza. Żartujesz? Bo Alicante się nie śmieje. Rzadkie kwiaty. Co? Żartujesz? Wiesz, że moja mama ma własny ogród? Nie wiedziałem. To prawie zbyt piękne by mogło być prawdziwe. Niesamowite, to znaczy myślę, że to może się udać. Ulubione kwiaty? Kiedy o tym myślę, nie wiem, jakie są jej ulubione kwiaty. Musisz mi pomóc to rozgryźć. Po prostu musisz. Już się robi. Dziękuję. To znaczy, dobrze, jeśli chcesz. Chcę to zrobić. Moja mama uwielbia pizzę, więc jeśli nie będziemy rozmawiać, wiem, że niedługo tu wróci. Okej? Szybko tutaj w historię. Kolejny. A w ogóle ta historia nazywa się Mami Synek. No to tak ciekawa nazwa. Pizza z kiełbasą. Kiełbasa. Ser też jest spoko. Potrzebuję dużych kawałków. Podziel moją pizzę na 4. Czyli pizza z kiełbasą. Tak. Tak. I kiełbasa. Jednak zauważyłem, że trzeba to ładnie rozkładać, bo inaczej oni, że deptałem po pizzy, że za dużo, dają mi małe napiwki. A to są ludzie. Nie dogodzisz, po prostu. Na 4 kawałki tam było mówione, tak. Proszę bardzo. Doskonałość, wow. Chcę cebulę i oliwki. Tylko dla mnie, oczywiście ser i sos także. Cebula i oliwki. Teraz oliwki. Na każdą cebulę można nałożyć, bo wtedy to jest jakoś tak mniej więcej tak samo nałożone. A jeżeli za pierwszym razem się postaram, to za drugim razem też będzie ładnie. I wkładamy to jej do pudełka. To było trzeba kroić? Tak. Ładne. Ja mam nadzieję. Hej, pieczarki i oliwki. Jeśli to ci pasuje. Pieczarki i oliwki. Dobrze. Ważne, że zapłacisz. I oliwki. Proszę bardzo. Coś o spodzie? Nie, to, no to okej. Kroimy normalnie. Bez żadnych wybrzydzeń. Żyje dla oliwek, bo to było te 25 pizz trzeba. Tak. Kolejny klient. Jestem tutaj, aby wypróbować ten nowy składnik, o którym słyszałem, a ja myślałem, że jesteś kobietą. Proszę. Przepraszam, ale nie macie może bakłażana? Okej. Czyli pizza z bakłażanem na 200%. Tak to trzeba załatwiać. Osiągnięcia. Zapytaj co. Zadowolonych to tak się nie da. Wyglądało ciągle na zielono. Pyszne. Pepperoni. Okej. Tak po prostu.
tutaj zauważyłem, że nawet nie da się mieć na zielono chyba. Szybko. Ładne. Czemu wy wszyscy macie takie same jakby teksty? Czy mogę dostać dwie pizze z dużymi fioletowymi? Bo teraz już wiem, co to jest ten duży fioletowy pomidor. Spokojnie, naprawdę nie trzeba więcej tłumaczyć. Ja myślę, że tu chodzi o cebulę, aby mi jakieś bakłażany. Czy to jest od środka zielone? Co ja naprawdę nie rozumiem tych waszych wybrzydzeń na to, że daję wam z cebulą. To trzeba normalnie mówić, że jest jakieś nazwy, wymyślać w ogóle. Jakieś dziwne. Z dużymi fioletowymi pomidorami. To powinno być to. Proszę bardzo. Chcę tylko przytulić tę pizzę na kilka godzin. Czyli co? Zwrócisz ją czy oddasz? Komuś innemu. Cześć, kiełbasa. No i tak się zamawia. A nie wymyślając jakieś nazwy swoje. Jakieś nazwy własne. Tak. Kroimy. Chyba go trzeba pokroić. I oddaję. 9 na 10. Wygląda dobrze. A co z tym jednym punktem? Zamawiam pizzę z serem, a z dodatków może być cebula i peperoni. Czyli cebula i peperoni. Okej, to będzie cebula i peperoni. Może nie musi, to będzie. Chociaż teoretycznie tylko tracę na pieniądze, ale jak tak mówią, to tak trzeba po prostu zrobić. Kroimy. Dajemy. Przeciętna pizza dla przeciętnej osoby, takiej jak ja. Czyli idealna. Pizza wegetariańska. Nie pamiętam jak to działało. To było tutaj. Okej, te wszystkie takie. Wegetariańska. Jeszcze bakłażan. Z tego co pamiętam. To wygląda jak po prostu takie kubki danych rzeczy na pizzę. Nie, skończyło się przyspieszanie. Chociaż z drugiej strony to może nawet dobrze, że się na koniec dnia skończyło, bo jest już 21. Może włożysz to w trochę pracy. Ja tutaj całym sercem pracuję, więc naprawdę proszę mnie... Nie ten... No, po prostu skończyliśmy dzień, a te reklamy to mnie zamęczą. Ale dzisiaj zrobiliśmy 109, to jest idealna ilość dodatków na pizzę. No, ja wiem. Tutaj no, nie musimy nic kupować i tak dalej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. No chyba, że wam się nie spodobało, to nic nie róbcie. Tak, wiecie, zostawcie to w swojej głowie. Zasubskrybujcie mój kanał. Miłego dnia i cześć!